Dobrym designem jest tak, że go nie widać. Jak wierzysz dobrze zaprojektowany produkt do ręki, to zazwyczaj po prostu czujesz, że on jest fajny, ale ciężko ci do końca powiedzieć czemu. Do niedawna w ogóle nie wiedziałem, co to jest multitool. Ludzie ze sklepu militaria.pl przyszli do mnie i powiedzieli: hej, takie coś może ci się przydać w życiu. A jeśli nie jesteś przekonany, to wyślemy cię do fabryki, która mieści się w Portland i będziesz miał okazję poznać człowieka, który to wymyślił. I oto jestem, w Portland, w stanie Oregon. Gotowy poznać Tima Leathermana. Wiecie, Tim to jest taki w ogóle celebryta świata noży, czy ostrzy, czy takich gadżetów dla ludzi, którzy lubią przeżyć. Ja również przeżyję, ponieważ mam już swój multitool. Tim Leatherman wymyślił to narzędzie podczas podróży po Europie w latach 70. Kupili sobie wraz z żoną stare, rozlatujące się auto i jeździli nim po Europie, docierając nawet do Polski. 2015, 40 years later. Okej. Okay. Maczuga Herkulesa. Were you ever tempted to just sell the idea to a different company? And that was definitely my objective. I thought that I had a pocket knife with pliers, so I thought that the most likely businesses that would want to buy my invention would be a pocket knife company. So I approached them first, and they said, sorry, it's not a knife, it's a tool. Yeah. So then I went to the tool companies, and they said, sorry, it's not a tool, it's a gadget. Gadgets don't sell. Dla Tima minęło wiele lat samotnej pracy i doskonalenia konceptu, zanim stworzył on działający prototyp. Ten pierwszy pomysł, od którego to się wzięło, no to jest oczywiście połączenie noża z kombinerkami. To jest taki oryginalny szkic multituli tej firmy. Ale oczywiście przez dziesięciolecia wiele się zmieniło i teraz mamy tutaj szereg różnych takich bajerków i funkcji. Na tyle dużo, że trzeba się naprawdę z takim urządzeniem oswoić, zanim zacznie się o nim funkcjonalnie myśleć. Próbował sprzedać ten koncept różnym firmom, spotykając się z setkami odmów. To dla mnie ciekawa, motywująca historia, bo w dzisiejszych czasach ani nikt tak długo nie pracuje nad jakimś jednym, prostym w sumie konceptem, ani też nie ma tak wielu ludzi z aż takim uporem. And now you can almost see a tool emerge and more work. And then finally after 3 years, this tool. And this was the tool we showed the catalog in Seattle. That I said your price is $40, and they said it's too much. Ale to nie jedyna rzecz, jaką wymyślił. Bo na przykład stosunkowo niedawno Leatherman stworzył opaskę o nazwie Thread, która jest paskiem do zegarka, który zawiera w sobie różne rodzaje śrubokrętów. Wymyślił to, bo nie wpuszczono go do Disneylandu z rodziną z multitoolem. Ciekawe i inspirujące jest poznawanie ludzi, którzy potrafią tak naginać rzeczywistość pod siebie, kiedy coś im w niej nie pasuje. Dziś firma Leatherman produkuje miliony narzędzi na cały świat, a wszystkie powstają dokładnie tutaj. To jest świat, którego nie znam, ale trzeba przyznać, że Leatherman to jest taka bardzo znana firma z tego, że ona właśnie pochodzi z Portland, z Oregonu. Jechałem tutaj Uberem, powiedziałem kierowcy, dokąd jadę, to był pod wrażeniem, że o, ale super, w ogóle chciałbym tam zobaczyć tę fabrykę. Więc to jest taki lokalny produkt stąd. W tym dniu prasowym poza mną jest jeszcze Natasza, wydawca holenderskiego magazynu Salt. Wspólnie mamy okazję poznać kluczowe osoby w firmie. Prezesa, szefa produkcji oraz drużynę inżynierów.
Mnie dopiero te 2 godziny rozmów z inżynierami uzmysłowiły, że to przyjemne uczucie, kiedy wziąłem pierwszy raz ten multitool do ręki, to nie jest przypadek, bo w przypadku tych modeli z serii Free spędzono tutaj lata w ogóle eksperymentując, wyrzucając, upraszczając, szukając różnych elementów równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami tego. Siedziałem tam pod wielkim wrażeniem, a jednocześnie to jest taki produkt, który bierzesz do ręki i on jest taki, okej, no ma takie funkcje i tak dalej, i tak nie myślisz o designie, który stoi pod podszewką. You're balancing on a knife edge. Yeah. Of getting it to feel loose and free and or loose and floppy and rattly. Sam ten patent, że możesz otwierać te poszczególne rzeczy jedną ręką bez użycia paznokci i takiego wydłubywania jak w scyzorykach, to już jest jakiś w ogóle technologiczny kosmos, który jest ponoć nie do podrobienia bez dość zaawansowanej technologii produkcji. Może was zaskoczę, ale mam ogromną wiedzę z zakresu obróbki stali. Wcale nie. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Adam został przez Tima nazwany geniuszem konstrukcyjnym. On wymyśla, jak zrobić rewolucję w narzędziach tego typu. Wymyśla rozwiązanie, które mogą zadziałać w przypadku produkcji 10 egzemplarzy prototypów. Reszta drużyny inżynierów i designerów wymyśla, jak te 10 egzemplarzy przełożyć na dziesiątki tysięcy egzemplarzy. To jest taki testik wytrzymałościowy. Sprawdza się tutaj, ile razy narzędzie może przejść przez takie cykle przełożenia z jednego trybu w drugi. Projektowe kompromisy są tutaj podobno mordercze. Kiedyś na miesiąc zawieszono projekt tego urządzenia, czyli serii Free, bo na horyzoncie pojawiło się zagrożenie, że być może trzeba będzie zwiększyć szerokość o 0,5 mm. A przenośność jest najważniejszym elementem tych urządzeń. Jak mówią ci inżynierowie, narzędzie jest dobre, kiedy masz je przy sobie wtedy, kiedy go potrzebujesz. So one, it's a whistle, so say you're out day hiking and you trip and fall and you sprain your ankle. You're kind of out in the middle of the trail because you fell off the trail or whatever reason. You know, instead of yelling, you could have the whistle that can carry a lot longer distance. You can do it a lot longer. So we're going to test whether the serrated blade will cut a seatbelt. Yes, it will. If you have nothing on you, then that might be your only option. Precise enough to cut paper. The wire cutters will cut paper like a scissor. And it's strong enough to cut this nail. Zadałem tego dnia kilku osobom podobne pytanie. Jak się nauczyć korzystać z urządzenia, które ma tyle różnych funkcji i jak zapamiętać, kiedy może ci się przydać? Wszyscy odpowiadali mi tak samo. W tych multitoolach nie chodzi o to, żeby pokazywać konkretne zastosowanie. Powiedziano mi po prostu, miej to przy sobie i zobaczysz, gdzie ci się przyda. A z biegiem czasu nauczysz się kojarzyć problemy z rozwiązaniami. I to podejście, które do mnie przemówiło podczas wizyty w Portland. Multitoole Leathermana zapamiętam jako coś projektowanego i tworzonego z pasją. W firmie, która ma przyjemny, ciepły, rodzinny klimat, mimo że eksportuje swoje rzeczy na cały świat. Oh wow. Oh, I know where this is. This is in the Pałac Kultury. The Culture Center in Warsaw. Yeah. Najdłuższa kolejka, jaką Tim widział do podpisywania ostrzy, była w Polsce w Pałacu Kultury. Nigdy nie byłem typem Majsterkowicza, ale często miewam problemy, więc no cóż, zacznę nosić przy sobie narzędzie do ich rozwiązywania i zobaczę, czy mi się przyda. Thanks for coming. Thank you so much, Tim. Uh-huh. And see you again. Yes, I hope you see you here in Portland again or somewhere else, somewhere around the world. Yeah. Okay. You're welcome. Thank you're welcome you so back much. Anytime. Goodbye. Ostatnimi czasy, jak przylatuję do Stanów, to sobie zamawiam rzeczy z Amazona, żeby przyszły do hotelu w dniu, kiedy przylatuję albo później. Przydałby mi się nóż, żeby to otworzyć. Te cholerne napoje ketonowe. Przetestowałem to przez ostatnie 2 tygodnie i to jest zajebiste.
To się paskudne, tak, że ty nie... Ale tak ci podbija w ogóle... A dla was, moi drodzy, mam konkurs, w którym do wygrania jest Multitool Leathermana. Jak chcecie mieć szansę wygrać Multitoola, to napiszcie w komentarzu, która funkcja jest wam najbardziej potrzebna i dlaczego. Razem z Militaria.pl, czyli dystrybutorem Leathermana w Polsce, wybierzemy odpowiedź, która wygra.